Dzień dobry, witamy. W poniedziałek, dzisiaj wyjątkowo, w poniedziałek rzadko zdarza nam się prowadzić webinary, ale dzisiaj mam wyjątkowego gościa, który przy poniedziałku tak zwanym opowie nam, jak poradzić sobie z alergią. Moim gościem jest Bożena Kropka. Witaj, Bożenko. Witam Was serdecznie, witaj Patrycja. My się, słuchajcie, z Bożeną znamy od wielu lat, zresztą nie jest to pierwszy gość, w którym się od dawna znam i na którego wiedzy polegam. Bożenko, ty tak na dobrą sprawę pracujesz z pacjentami alergicznymi od ilu lat? Od kilkunastu? Najpierw zaczęłam pracę z pacjentami onkologicznymi, a z pacjentami alergicznymi, no myślę, około 20 lat na pewno. 20 lat. Byłaś zresztą jednym z pierwszych autorów, na których ja się też szkoliłam w dużej mierze, jeżeli chodzi Dzięki. rzeczywiście o dietę eliminacyjną, bo jak obie wiemy, jest to bardzo duży problem i to wcale nie jest łatwa dieta, a literatura też bywa, powiedzmy sobie, że nie do końca zawsze merytoryczna, tak? I dobrze jest wiedzieć, jak takiego pacjenta na diecie eliminacyjnej prowadzić, ponieważ pamiętajcie, kochani, o tym, że eliminacja pokarmowa. Czy słuchajcie, chodzi nam o alergię natychmiastową typu pierwszego, gdzie musimy dany pokarm wyeliminować, no bo po prostu on nam realnie szkodzi w momencie, kiedy go spożywamy. Czy mówimy o wysypkach, czy szoku anafilaktycznym, czy innych objawach, no sami widzimy, że ten pokarm nie jest korzystny. Czy też mówimy o tak zwanej utajonej nadwrażliwości pokarmowej, zwanej nietolerancją, tak modny w tym momencie, słuchajcie, gluten czy mleko, albo inaczej niepopularne może, czyli często eliminowane. Słuchajcie, dieta eliminacyjna nie polega tylko na tym, żeby coś z jadłospisu wyrzucić, ale też na tym, żeby się przy okazji nie nabawić niedoborów, bo jak coś sobie zabieramy, to sobie coś musimy oddać. I dlatego właśnie Bożenka jest dzisiaj z nami. Bożena, ty jesteś autorem książek, przede wszystkim książek, które dowodzą tego, że objawy alergii można skutecznie łagodzić, prawda? Słuchaj, jakbyś nam się tu trochę zareklamowała, gdzie można cię znaleźć, co można przeczytać, z jakim pacjentem pracujesz, chociaż to już zdradziłam, to byłoby fajne. No przede wszystkim pracuję z pacjentami alergicznymi. No główna grupa moich pacjentów to kiedyś były dzieci, a teraz obecnie jest coraz więcej osób dorosłych, coraz więcej osób z chorobami z autoagresji. Muszę powiedzieć, że coraz więcej osób z chorobami, głównie depresja, obniżony nastrój. Czyli tak jak gdyby troszeczkę te objawy alergii się zmieniają, ewoluują, muszę powiedzieć. Opracowałam program 6 kroków wyjścia z alergii i w 2009 roku umieściłam go w poradniku Pokonaj alergię. No i w zasadzie w tym poradniku napisałam wszystko na temat diet eliminacyjnych, bo tak w zasadzie te diety eliminacyjne naprawdę nie są takie łatwe. Nawet dzisiaj miałam pacjentkę w gabinecie i ona mówiła, że od 5 czy 6 lat szukała jakiejś pomocy dla siebie. Ma alergię wziewną, taką dosyć mocną, i w tej chwili jest taka masa informacji w internecie na temat różnego rodzaju diet, na temat różnego rodzaju eliminacji, że tak naprawdę pacjenci się gubią w tych wszystkich informacjach. I zauważyłam, że no niestety to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć taką rzetelną wiedzę na temat alergii, bo oczywiście to jest też takie trochę zboczenie zawodowe i gdziekolwiek jestem, czy jestem w Empiku, czy jestem gdziekolwiek, na jakichś konferencjach, wszędzie skupuję książki na temat alergii, na temat nietolerancji pokarmowych, analizuję, patrzę w ogóle, analizuję, co się dzieje na rynku. No i muszę powiedzieć, że zaczyna się bałagan. Naprawdę zaczyna się bałagan, jeżeli chodzi o diety eliminacyjne. Bardzo łatwo mówi się o eliminacji. Bardzo łatwo mówi się o eliminacji glutenu, mleka, cukru. Przechodzi się na dietę paleo, kombinuje się z tymi dietami, a problem jest taki, że jeżeli jeszcze mówimy o osobie dorosłej, no to powiedzmy, można sobie kombinować, można sobie próbować. To są takie po prostu dla mnie eksperymenty, ale jeżeli mówimy o dziecku, gdzie rozwija się dziecko, potrzebuje składników odżywczych, potrzebuje makro- i mikroelementów i poprzez wprowadzenie no naprawdę niedorzecznych diet eliminacyjnych możemy doprowadzić do bardzo dużo takich dużych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu dziecka i powiem szczerze, nie jest to tak do końca później odwracalne, bo na przykład zauważyłam, że łatwiej mi leczyć pacjenta, który nie za dużo się leczył, nie za Czy dużo taką skutkował. świeżynkę chciałabyś dostać? Tak, świeżynkę, która jest diagnozowana, nie kombinuje, nie szuka,
jakichś różnych informacji, a to na blogach, na jakichś forach, nie wiadomo gdzie, i próbuję na sobie te wszystkie takie nowości dietetyczne. I później, jeżeli ta osoba do mnie przyjdzie, to po prostu naprawdę jest duży, duży problem, żeby na początku uporządkować ten organizm, a później dopiero brać się za leczenie. No więc naprawdę jest to duży problem w tej Bo chwili. rzeczywiście, Bożenko, ty to pewnie też obserwujesz. Słuchajcie, kochani, bo dzisiejszy webinar w dużej mierze powstał z potrzeby tego, co my obserwujemy. Mianowicie, rzeczywiście, bardzo często, drodzy Państwo, eliminujecie sobie coś z diety, bo to jest modne. No to jest znowu ten nieszczęsny gluten i mleko. Gdzie, słuchajcie, gluten, większość z nas kojarzy, że gluten to jest ta pszenica, taki, jak to się mówi, chamski, prosty chleb, tak, za 2 złote. A wiemy, ile kosztuje, to już jest plus. I tak na dobrą sprawę nie zawsze, bo nie wszyscy muszą ten gluten z diety tak na dobrą sprawę eliminować. Bardzo często reakcje nadwrażliwości są wywoływane zupełnie innymi produktami, tak? Nie chodzi mi o to, że teraz musimy codziennie na śniadanie, obiad i kolację, słuchajcie, gdzieś tam te 3-4 kromy, ale też zachować, słuchajcie, racjonalne podejście do diety. Bożenka, jesteś za tym, żeby eliminować coś ad hoc bez badań, jakkolwiek? Nie, na pewno nie. No, nie jest to potrzebne. Ja ogólnie lubię jeść, kocham jeść i dla mnie Super. eliminacja jedzenia to jest po prostu duży, duży problem, tak? Czyli do mnie przychodzi pacjent i on sobie zastosował dietę eliminacyjną, bo, no, bo sobie przeczytał, że może by to była jakaś, no, spa jakieś dla organizmu, dla jelit, i on sobie wprowadził dietę eliminacyjną. No to troszeczkę jest takie niepoważne, przynajmniej ja tak uważam. Naprawdę diety eliminacyjne powinny być wprowadzone po dokładnej diagnostyce, po dokładnej analizie badań laboratoryjnych. No, dla mnie wprowadzenie diety eliminacyjnej, nawet bez glutenu, mleka i cukru, czyli takiej podstawowej, ja nie mówię już nawet o rotacji, o eliminacji marchewki, różnych rzeczy, które później tam gdzieś pacjent myśli, że może na przykład przy reakcjach krzyżowych wycofać sobie tak na oko. No to jest troszkę, no to jest duży błąd w sztuce. Tak naprawdę, żeby wprowadzić dobrze dietę eliminacyjną, żeby nie doszło do niedoborów pokarmowych, trzeba iść do dietetyka. Taki Oczywiście, jest że tak. problem, że trzeba Oczywiście, iść. że tak. I drodzy Państwo, bo przepraszam ci, porzękać się tu wepnę w słowo. Ale też my bardzo często otrzymujemy na przykład pacjentów, otrzymujemy, czy trafiają do nas pacjenci, którzy robili też na własną rękę bardzo często różnego typu Dokładnie. testy. I to nie są tylko, słuchajcie, testy na nietolerancję pokarmową, no, które są modne, tak, a też nie wszystkie wystarczająco wiarygodne, ale często są to też bardzo zaawansowane testy alergologiczne z zakresu diagnostyki molekularnej, jak testy Alex Faber, tak, czy inne testy, które naprawdę trudno się identyfikuje. Od tego są osoby, które są wyspecjalizowane, wyszkolone w identyfikacji tego, co tak naprawdę w tym teście wyszło, a pacjenci sami się siebie albo dzieci wprowadzają rzeczywiście na stricte eliminacyjne diety, które niejednokrotnie są bardzo restrykcyjne. I na takich dietach na przykład dziecko umie być karmione czy żywione przez kilka kolejnych miesięcy, gdzie naprawdę trafia dziecko ze strasznymi niedoborami, o których, tak jak powiedziałaś wcześniej, trudno to jakkolwiek odwrócić. Także wierzcie nam, drodzy Państwo, jest to realny problem i możecie się na nas złościć, ale każda eliminacja bez podstaw, no jest eliminacją, jest po prostu czymś złym, tak? Pamiętajcie, to jest zawsze podstawa tego, że sobie coś z tej diety zabieramy, czyli nasz organizm czegoś po prostu nie otrzymuje. I tak jak Bożenko słusznie zauważyłaś, zawsze dietę eliminacyjną powinien prowadzić dietetyk. My wręcz, słuchajcie, wszystkie wyniki naszych badań opatrujemy taką adnotacją, że to jest wynik do pracy dla dietetyka. To jest materiał do pracy dla dietetyka, nie zaś dla pacjenta. I już kończę gadać, słuchajcie, wypowiedziałam się i teraz Bożenko, to teraz ty. Czym jest 6 kroków wyjścia z alergii? Od czego zacząć? Słuchaj, no takie podstawy podstaw. Podstawy podstaw. No, program w ogóle leczenia, muszę powiedzieć, leczenie człowieka to nie są tylko jelita, to nie jest tylko flora bakteryjna, ale to jest i ruch, i psychika, i elementy diety takiej, która likwiduje reakcje pseudoalergiczne. Tego jest dosyć sporo. Na pewno najważniejszym elementem jest regeneracja jelit, o czym ty cały czas mówisz, cały czas na to zwracasz uwagę, że jelita, 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 flora bakteryjna i szkoda, i cały czas się trzeba na tym opierać, czyli podstawą jest regeneracja jelit, odbudowa kostków jelitowych, uszczelnienie jelit, żeby nie przenikały alergeny, to jest podstawa. Oczywiście odbudowa flory bakteryjnej, to w ogóle nie ma o czym mówić, ale nie odbudujemy czasami jelit, nie odbudujemy kostków jelitowych, jak nie dokonamy pełnej diagnostyki, tak? Bo może być czasami tak, że alergizuje nas marchewka.
Alergizuje nas ziemniak, alergizuje nas jabłko, bardzo często orzechy. I można wprowadzić bardzo restrykcyjną dietę bez glutenu, mleka, cukru, i wtedy słyszymy informację: a w zasadzie ta dieta w ogóle nie działa, nie mam efektów, dalej mam katar, dalej się coś dzieje. No dalej mam katar, bo jem na przykład dwa jabłuszka dziennie, albo zajadam się migdałami, albo zajadam się orzechami. I wtedy, jeżeli mam alergię na brzozę, no to po prostu nie mam tych efektów regeneracji jelit. Czyli trzeba wykonać diagnostykę, czyli dowiedzieć się dokładnie, jakie pokarmy mi szkodzą, i wtedy wyeliminować te pokarmy na określony czas. I jeżeli się okaże, że pacjent ma alergię ziewną, ma alergię na brzozę, na trawę, na chwasty, no to wtedy trzeba zastosować dietę eliminacyjną, która polega na wprowadzeniu zaleceń diety rotacyjnej. Tak, czyli jeżeli ja mam uczulenie na brzozę i nie toleruję ziemniaków, później się okazuje, że mam uczulenie na jeszcze trawy i nie toleruję ryżu, kaszy jaglanej i tak dalej. Nie daj Boże, dojdzie do tego jeszcze reakcja na nikiel, czyli nie toleruję gryki, i wtedy nagle się okazuje, że nie toleruję i Jak żyć, Boże, kaszy jak jaglanej, żyć? spójrz, nie toleruję ziemniaków, nie toleruję kaszy gryczanej, i co wtedy robię? Absolutnie nie wchodzę w dietę paleo. Tak. Ja tylko słowem do powiedzenia, bo to jest tak zwana klątwa wiedzy. Słuchajcie, że czasami my jesteśmy przekonani, że wszyscy wiedzą, bo Bożenka teraz zahaczyła o super ważną rzecz, mianowicie o tak zwane reakcje krzyżowe. Czyli, kochani, jeżeli macie na przykład reakcje typowe dla alergii wziewnej, czyli coś tam pyli, wychodzicie od razu katar alergiczny, słuchajcie, wysięg z nosa, łzy lecą, nie możemy oddychać, to często w ogóle nie jesteśmy w stanie tego, czy nawet tego nie wiążemy, tak, ze spożywanymi pokarmami. Natomiast słuchajcie, o dziwo, pewne alergeny wziewne, czyli te, które się gdzieś tam w powietrzu unoszą, mogą mieć strukturę przypominającą alergeny pokarmowe w pewnym aspekcie i wtedy pewne pokarmy też nas uczulają. W związku z powyższym na okres pylenia, no, będzie trzeba tą dietę eliminacyjną wdrożyć, eliminując te pokarmy, które krzyżowo reagują z alergenem wziewnym. Bożenka, ja to tak tłumaczę, ponieważ często pacjenci nie są w ogóle tego niestety świadomi, że jeżeli mają Tak. alergię wziewną, to pokarmy też mogą im szkodzić, tak? I bezskutecznie poszukują metod, wiesz, wyjścia z tej alergii wziewnej, a to nie wszystko. Patrycja, bardzo często się z tym spotykam, że pacjenci przychodzą do mojego gabinetu i mówią: wie pani co, ja to mam fajną sytuację, bo ja mam tylko alergię wziewną. No i w zasadzie wszystko mogę jeść. A nie ma czegoś takiego. Zawsze tłumaczę pacjentom: żaden człowiek nie rodzi się z alergią wziewną. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nikt, ja przynajmniej osobiście pracuję 20 lat z alergikami, nie zauważyłem, żeby noworodek urodził się z alergią na brzozę, albo noworodek urodził się z alergią na trawy. Zazwyczaj jest tak, że jest jakaś alergia pokarmowa, czyli na przykład dziecko rodzi się z nietolerancją glutenu, na przykład z celiakią, i to doprowadza w rozwoju masz alergicznego, doprowadza do nietolerancji traw w późniejszym okresie. Bo pacjenci, lekarze nie wiążą tego, że gluten, czyli pszenica, żyto, jęczmień, należy do tej samej rodziny co trawy. Tak? Czyli tymotka, wyczyniec, to jest to samo co pszenica, żyto, jeżeli mówimy o rodzinie botanicznej. I w związku z tym, że nie tolerujemy glutenu, po czasie wchodzimy w nietolerancję traw. I żeby zmniejszyć nietolerancję traw, co musimy wprowadzić? Dietę bezglutenową. Ale przede wszystkim też oczywiście zrobić badania genetyczne. Czy jest podłoże genetyczne, czy jest to celiakia, i dieta bezglutenowa musi być stosowana przez całe życie. No i to jest u wielu, wielu pacjentów, znajomych, przyjaciół moich, nawet córek. Spotykam się z czymś takim, że na przykład pacjent czy młody człowiek, twarz cała w zmianach, tak, czyli egzemy, jakieś tam wypryski na twarzy i tak dalej. Alergolog zdiagnozował tych, może nie pacjentów, bo to nie moi pacjenci, ale powiedzmy, zdiagnozował tam tych ludzi. No i mówi, jest informacja, że okej, to jest alergia na brzozę. No i co więcej, dajemy sterydy. Nie eliminujemy, broń Boże, nic z diety.
Absolutnie proszę nie bawić się w eliminację glutenu, mleka, cukru, bo to nie ma wpływu na alergię na brzozę. I to jest naprawdę bardzo duży błąd, bo przez to pacjenci latami tkwią jak gdyby w jednym rodzaju alergii, czyli w tej postaci alergii na pyłki i nie mają w ogóle świadomości, że na przykład pyli brzoza, a on sobie zjadł ziemniaki i zaczyna pojawiać się katar. Zaczynają się zawzowione oczy, zaczyna się mgła mózgowa, zaczynają się jakieś takie nawet depresja, jakaś migrena się pojawia. I co się dzieje? Coraz więcej leków pacjent bierze. Bo zaczyna brać się leki przeciwbólowe, zaczyna brać leki przeciwdepresyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli drodzy Państwo, to, co byśmy chciały, żebyście gdzieś tam na tym etapie wyniosły, to fakt, że to, że mamy tylko alergię wziewną, nie znaczy, że możemy tak na dobrą sprawę jeść wszystko. Jak również to, że bardzo często u pacjentów alergicznych pojawia się tak zwany marsz alergiczny, czyli najpierw możemy mieć alergię pokarmową, która przechodzi w alergię wziewną, tam może przejść astmę oskrzelową, ale wszystko to jest wynikiem tego samego, czyli faktu, że nasz układ odpornościowy jest na tyle dysfunkcyjny, że zaczyna walczyć z czymś, co jest praktycznie nieszkodliwe, a jak na przykład spożywane pokarmy. Dobra, Bożenko, i teraz takie pytanie, żeby też naszym obserwatorom troszeczkę rozjaśnić. Bardzo często sami, słuchaj, zaczynamy diagnozować u siebie alergię z tego prostego względu, że no widzimy pewne objawy, tak, które nas gdzieś tam naprowadzają na fakt, że albo coś, co w powietrzu lata, jak to kolokwialnie powiem, nas uczula, albo pokarm nas uczula. Powiedz mi, kiedy potrafiają do ciebie pacjenci, ja wiem, że to jest duże uogólnienie, ale zapytam, jakie badania zlecasz w pierwszej kolejności? Rozumiem, że robisz dokładny wywiad chorobowy i na tej podstawie kierujesz pacjenta na badania. Natomiast chodzi mi o takie praktyczne implikacje, czy badasz testy z krwi, na przykład, czy zlecasz testy alergiczne z krwi, czy testy skórne, czy od razu na diagnostykę molekularną, jak to u ciebie, słuchaj, wygląda w takim uproszczeniu? Powiem tak, czym dłużej jestem w zawodzie, tym robię mniej testów. Tak, No to już super. pewne moje doświadczenia chyba już gdzieś doprowadziły mnie do takiego etapu, że już nie, że pacjent u mnie nie musi robić takiej ilości badań, jak to było na przykład u pacjentów, którzy zjawili się u mnie tam powiedzmy 10 lat temu, nie? Gdzie posyłam na badania na nikiel, na salicylany. A teraz patrzę, że wiesz. I wiele, wiele badań. Podstawą jest oczywiście, jak zawsze, panel pediatryczny. I tutaj namawiam pacjentów, żeby zawsze robili sobie to badanie, czyli panel pediatryczny, to jest mieszany pokarmowo-wziewny. U mnie ja proszę o wykres słupkowy. I dla mnie jest ważne w tym wykresie słupkowym każde odchylenie, każde maleńkie odchylenie, to dla mnie jest informacja, na przykład. Małe odchylenie, że pojawia się alergia na brzozę, gdzie nie ma jeszcze tam pierwszej klasy, ale już coś mi się tam przesuwa, to jest. Czyli Bożenka, żebym ja zrozumiała jasno, bo kojarzycie, drodzy Państwo, panel pediatryczny możecie w sumie wykonać w każdym laboratorium, również prywatnym. I Tak, tam do. będzie określone alergeny pokarmowe, wziewne, ja też go bardzo często zlecam, bo on jest takim fajnym, mieszanym kombo rzeczywiście często występujących alergii, tak, i najczęściej uczulających alergenów. I mamy tam klasy, najczęściej to jest klasa od 0 do 5, prawda? Do I szóstej rozumiem. klasy? Tak, i właśnie każde odchylenie jest ważne. Czyli ty Bardzo. nawet te parametry, które dochodzą do jedynki, które, drodzy Dokładnie. Państwo, to jest ważne, bo zobaczycie, że w opisie z laboratorium te podklasy są opisane jako nieistotne klinicznie. No bo tak to, Bożenko, wygląda. No właśnie. A one są bardzo istotne, bo trzeba pamiętać, że na przykład, jeżeli mamy alergię na brzozę, to może być w klasie IgE ta alergia, ale może być tak samo nietolerancja na brzozę w klasie IgG i IgM. Tak samo. I na to nie ma badań przecież. I teraz, jeżeli mam maleńkie odchylenie na brzozę, a na przykład widzę, że jest duże odchylenie na ziemniaki, to już wiem, że jest taka dosyć mocna nietolerancja tej brzozy. I teraz w tym momencie ja już nie wysyłam pacjenta na obszerne badania za 2000 zł i tak dalej, bo jak wiem, że ktoś ma alergię na brzozę, więc na pewno nie będzie tolerował ziemniaków, jabłka i tak dalej, i tak dalej. I już opracowuję dietę rotacyjną. Do tego mi jest potrzebna morfologia, do tego jest mi potrzebna biochemia cała,
Czyli zawsze badania wątroby, czyli ALAT, ASPAT, trzustka lipaza, amylaza, morfologia, poziom żelaza. Takie podstawowe badania, które wskazują przede wszystkim na to, co się dzieje z narządami. I teraz, jeżeli wchodzą pacjenci na moje zalecenia, wchodzimy na 6 kroków wyjścia z alergii. Ja teraz sprawdzam, czy mi się poprawia hemoglobina, czy mi się poprawiają leukocyty na przykład, czy poprawiają się płytki krwi i tak dalej. Czyli widzę, że jeżeli się poprawia, a zawsze się poprawia, i to jest To genialne, idziemy w dobrym że się kierunku. poprawia, to wtedy wiem, że dieta jest dobrze opracowana i nie ma niedoborów pokarmowych. Czyli ja widzę, że na przykład hemoglobina się podnosi, żelazo się podnosi, wiem, że wraca proces trawienia i wchłaniania, i wtedy pacjenci, na przykład dzieciaki, które są wychudzone, zaczynają przybierać na wadze i ogólnie zaczyna się, organizm jest lepiej odżywiony. No i oczywiście badania u was, one są genialne, tak? Bo ja wtedy widzę te reakcje takie krzyżowe, tak? Widzę, ja po prostu, i wtedy słuchajcie, jeżeli ja dostaję badania od was, tak? I mam, że jest na przykład nietolerancja cukinii, nietolerancja kapusty i tak dalej, to ja już wiem, że jest nietolerancja czy alergia na salicylany, tak? Bo ja sobie już po prostu z tych badań, które dostaję, ja sobie już robię krzyżówki. Tylko I wtedy. zastanawiam się teraz, Bożenko, bo ja Ciebie tak słucham i ja wiem, że tak powinno wyglądać prowadzenie pacjenta alergicznego i właśnie tak powinna wyglądać dieta eliminacyjna i Tak. rotacyjna. Ale zadam Ci teraz takie pytanie, ono nie będzie fajne, ale jak myślisz, ilu dietetyków jest w stanie w ten właśnie sposób pracować, jak pracujesz Ty? Czyli aż tak generalnie gdzieś tam mieć w głowie tabelę reakcji krzyżowych, aż tak kojarzyć fakty i mieć aż takie doświadczenie z pacjentem. Bo wiesz, zastanawiam się praktycznie, jak to tak naprawdę wygląda w pracy dietetyka po prostu? To znaczy, słuchajcie, ja mam w ogóle takie wrażenie, ja na przykład jak zanim stałam się dietetykiem, otworzyłam gabinet, to pracowałam parę lat pod okiem mojego mentora, który wcześniej 20 lat pracował w zawodzie, tak? Czyli pracowałam u niego nawet pół roku za darmo. Ja po prostu byłam super szczęśliwa, że mogę spijać wiedzę z jego ust, tak? I to było genialne. No, i ja mam takie wrażenie, że w tej chwili brakuje takiego przeszkolenia, tak? Czyli my, dietetycy, którzy już siedzimy w temacie 20 lat, czy tam mniej troszeczkę, mamy jakieś tam doświadczenia, i jednak powinniśmy szkolić tych dietetyków, którzy wychodzą gdzieś tam z uczelni i nauczyć ich tych wszystkich krzyżówek. Poza tym zauważyłam, że dietetycy nie mają, bardzo często nie mają wiedzy biologicznej na temat biologii, na temat rodzin botanicznych, klas zoologicznych. A w związku z tym, że moim pierwszym zawodem, ja skończyłam technikum rolnicze, chciałam być pielęgniarką, ale tak się złożyło, że skończyłam technikum rolnicze, które było dla mnie przekleństwem, bo w ogóle nie czułam tego tematu. Ja do dzisiaj nie Mnie wiem, tak się przydało. do dzisiaj nie wiem, jak to cebulę się sadzi. Ale słuchajcie, ta wiedza, rodziny botaniczne, klasa zoologiczna, biologia, to po prostu, no ja to mam w małym palcu. I dlatego rozumiem te wszystkie zależności, dlatego potrafię rzucić okiem na wasze nawet badania, tak? I mój pacjent nie musi iść robić badania na nikiel, badania na salicylanę i tak dalej. I de facto bardzo dużo pieniędzy zostawia sobie w kieszeni przez to. Tak, bo Wydaje mi właśnie się, że tu tak. brakuje takiego przeszkolenia właśnie w takim po prostu z biologii. Z biologii, z zoologii. Tak, Podstaw ja brakuje. zadałam to pytanie, słuchajcie, dlatego że i nie chcę być tu, że nikogo nie chcę negować, ale rzeczywiście kwestią podstawową, nie wiem, czy Bożenka się ze mną zgodzi, czy Państwo się zgodzicie, ale ja pamiętam, że jak skończyłam studia, pierwsze, drugie, trzecie, nie wiedziałam nic, ale totalnie, praktycznie nie umiałam zastosować totalnie niczego. I tak naprawdę wszystkiego nauczyłam się w pracy z pacjentem, i to było kilkanaście lat pracy, kiedy możesz powiedzieć z jakąś tam dozą pewności, że wiesz, że komuś pomożesz. I rzeczywiście tego bardzo często teraz brakuje, nie tylko chyba w zawodzie dietetyka, ale w wielu zawodach, ale no w pracy z pacjentem to jest podstawa, gdzie bardzo często nam się wydaje, że wiesz, kończymy jeden, dwa kursy i my już wiemy, o co chodzi, czy tam się nawet mianujemy dietetykiem klinicznym, a to kurczę. Wcale tak nie wygląda. Ja bardzo mocno optuję za tym znaczeniem zawodu dietetyka, bo często nadal go postrzegamy jako osobę od odchudzania, czy utraty tej redukcji masy ciała nadmiernej.
kurczę, no nie ma większego błędu, bo tak naprawdę dobre żywienie, słuchajcie, prawidłowo dopasowany protokół żywieniowy, no to jest po prostu sposób leczenia, tak? Niech dieta będzie twoim leczeniem po prostu. Także na wagę złota jest dietetyk, mam wrażenie, który na alergiach tak na dobrą sprawę się, Bożenko, zna. Mało tego, Patrycja, powiem ci, dla mnie to było coś niesamowitego, tak? Przychodzą pacjenci, powiedzmy na przykładzie dwójki dzieci, nawet w tym samym wieku. Jest dziecko, które ma 10 lat, ma objawy alergii, dwójka dzieci, która ma 10 lat, ma objawy alergii i jedno dziecko jest wychudzone, tak? Widać gołym okiem, że są niedobory pokarmowe, a drugie dziecko ma bardzo silną nadwagę. I teraz słuchajcie, eliminacja produktów, które szkodzą, doprowadza do tego, że nagle te dzieciaki do mnie przychodzą w 2 miesiącach i to dziecko, które było wychudzone, zaczyna przybierać na wadze i ono sukcesywnie przybiera i przybiera, gdzie słuchajcie, w zawodzie dietetyka najgorzej jest to, żeby pacjent mógł przybierać na masie, tak, a nie chudnąć, bo to nie jest problem, żeby pacjenta odchudzić, nie? No i to drugie dziecko na tych samych zaleceniach, znaczy podobnych, oczywiście inne eliminacje, ale na tej samej kaloryczności to dziecko chudnie, cały czas chudnie i chudnie, traci obrzęki. Ja osobiście bardzo nie lubię odchudzać pacjentów i słuchajcie, nigdy żadnego pacjenta nie odchudziłam, ale u mnie pacjenci w ciągu 2 miesięcy potrafią stracić 10 kilogramów. Ale to jest element uboczny podstawowego procesu, rozumiem, tak? Tak, bo znika stan zapalny. Dla mnie to jest, dokładnie to jest to, co chciałam powiedzieć. W każdej sytuacji, czy dziecko ma niedobór masy ciała, jest niedoborowe, niskocentylowe, czy ma nadwagę, no zawsze u podstaw leży tak na dobrą sprawę ten stan zapalny, tylko pytanie teraz, z czego on tak na dobrą sprawę wynika. Mnie nie zaskoczyłaś, ja kibicuję. Dobra, lecimy no, z pytaniami. Lecimy z pytaniami, Bożenko, bo my sobie tak gadamy, a teraz takie praktyczne implikacje. Czym jest dieta rotacyjna? Bo zaznaczyłyśmy, że tak, eliminacja to jedno, czyli wiem, czego jeść nie mogę, czasami na jakiś czas, czasami na zawsze, ale jak rotować pozostałymi pokarmami? Jak to wygląda? Co to w ogóle jest ta rotacja? Wiesz co, na dietę rotacyjną chyba, nie wiem, muszę się pochwalić, że pierwsza zwróciłam uwagę w Polsce. To prawda. Widzę, że coraz więcej osób opracowuje dietę rotacyjną, ale tak jak mówiłam, w związku z tym, że nie rozumieją biologii, nie rozumieją rodzin botanicznych, klas zoologicznych, bardzo często są w tym pomyłki. Już nie wspomnę nawet, że opracowują dietę rotacyjną, a jest gluten, jest mleko, czy jest histamina. Tego no, w diecie alergika nie może być. Krótko mówiąc, dieta rotacyjna polega na tym, że jeżeli mamy uczulenie na trawy, powiedzmy, i do rodziny traw, czyli tych tymotka i tak dalej, należy też ryż, należy też kasza jaglana, to jest taka super zdrowa i wszyscy mówią, o jemy kaszę jaglaną, post jaglany, post ryżowy i to nas w ogóle wylecza, w ogóle to ja jem tylko płatki owsiane i super się czuję, a alergia taka, że szkoda mówić, nie? Więc chodzi o to, że ja te trawy, czyli tą kaszę jaglaną, ryż, na której jestem uczulona, mogę jeść, ale co 72 godziny, czyli poniedziałek jem sobie ryż, wtorek, środa, czwartek tego ryżu mi nie wolno jeść, tak? I w piątek znowu jem ryż. Jestem uczulona na ziemniaki, ale nie jest to piąta, szósta klasa reakcji, gdzie od razu mogę dostać wstrząs anafilaktyczny albo gdzieś wysypuje twarz i tak dalej, ale powiedzmy ta nietolerancja ziemniaków nie jest aż taka wstrząsowa, no to wtedy na przykład te ziemniaki znowu stosuję wtorek, środa, czwartek, piątek nie jem ziemniaków i w sobotę jem ziemniaki. I tym sposobem, jak pacjenci od was dostaję wyniki, pacjenci do mnie przychodzą i mówią, matko, to ja już nic nie mogę jeść. Nieprawda. Wszystko mogę jeść, tylko wprowadzam sobie to w rotacji. Słuchajcie, rotacja po prostu, to, że naukowcy wymyślili rotację, naukowcy dzięki, że są, dzięki Panu Bogu, że są naukowcy, no bo dzięki tym naukowcom my po prostu później to przelewamy w praktykę, tak? W kuchnię, w gotowanie i tak dalej. I dzięki tym naukowcom mamy dietę rotacyjną. I słuchajcie, teraz jak był lockdown i cała ta sytuacja wokół pandemii i tak dalej, i moi pacjenci nie wychodzili z domu, nie jedli w restauracjach, nigdzie nic nie podjadali, słuchajcie, ja byłam pod wrażeniem, jak działają moje zalecenia. I nagle okazało się... Czystą grupę badawczą, słuchaj, odizolowaną od środowiska. Dokładnie, dokładnie. Czyli chodzi o to, że po prostu nikt nigdzie nie podjadał. Każdy jadł w domu.
no to nagle się okazało, że astma, gdzieś objawy astmy likwiduje no, do 3 miesięcy i nagle objawy astmy znikały po 6 tygodniach. Wysypki znikały po 6 tygodniach. Ktoś przychodził, depresji nie miał po 6 tygodniach. Ja nie mówię o takiej depresji, gdzie wiadomo, że są lęki i bierze się leki, bo to jest inny rodzaj depresji. Powiedzmy, taki bardzo obniżony nastrój nagle zniknął. I po prostu, słuchajcie, byłam pod wrażeniem, ale otworzyli restaurację, no to już dalej nie chcę mówić. No tak to niestety jest. Troszeczkę objawy wróciły, nie? Ale zobaczcie, drodzy Państwo, jak mocno, i my też to obserwujemy, jak mocno żywienie wpływa tak naprawdę całościowo na nasz organizm. Ja się z tą Bożenką absolutnie zgodzę. My też często prowadzimy pacjentów alergicznych czy z tą utajoną alergią pokarmową. I rzeczywiście to, że ustępują objawy z przewodu pokarmowego czy skórne, to jest jedno, ale nagle poprawia się ilość energii, poprawia się jakość snu, słuchajcie, poprawia się ogólnie funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli na przykład ogranicza się, wchodzi w remisję choroba z autoagresji. I wygląda to, na, słuchajcie, to jest bardzo proste dla osób, które z tym pracują, po prostu hamowany jest stan zapalny. Bo jeżeli nasz układ immunologiczny cały czas walczy, tak, ze spożywanym pokarmem i my w końcu tego wroga zabierzemy, no to on sobie tak może oddychnąć, uspokoić się, no i stan zapalny w konsekwencji jest ograniczony. I to jest chyba zasada, podstawa diety eliminacyjnej. Rotacja natomiast, kochani, ma na celu, tak jak pięknie to Bożenko opisałaś, no bo w sumie prościej się nie da i chyba o to chodzi. Rotacja ma natomiast na celu i chyba jest najlepszą opcją zapobieżenia niedoborom żywieniowym, bo co z tego, że my sobie wszystko wyeliminujemy z diety, słuchajcie, jak zaraz rozwiną się niedobory i I wszystkie coraz układy gorzej znowu na będzie. grunty nam siądą, tak? I będzie jeszcze gorzej. Także nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Zaraz spróbujemy odpowiedzieć na pytania, a inaczej może tak Bożenka się postara jako nasz ekspert. Ale jeszcze jedna taka bardzo istotna kwestia, nietolerancja histaminy. Bożena, ja Ciebie o to pytam, bo rzeczywiście tych pacjentów z nietolerancją histaminy, czy wrodzoną, czy nabytą, jest coraz większa grupa. Dieta niskohistaminowa, ciężka, z mocnymi ograniczeniami. Jak Ty prowadzisz tych pacjentów z nietolerancją histaminy, albo jakie masz dla nich rady? O, może w ten sposób. Słuchajcie, no dieta bez histaminy wcale nie jest taka straszna. Bożena. Naprawdę. Ja w moim programie 6 kroków wyjścia z alergii dawno mówiłam o diecie bezhistaminowej, czyli drugi krok mojego programu to jest dieta nie zawierająca histaminy. I to też znowu nie ja wymyśliłam, tylko pan profesor Jerzy Socha, który o tym pisał bardzo, bardzo dawno, że trzeba wprowadzić tą dietę bez histaminy. I teraz tak naprawdę to jest niesamowite, słuchajcie, jak pacjenci do mnie przychodzą, są przerażeni, bo teraz ponoć jest taka moda w ogóle, że COVID spowodował niesamowity problem z histaminą, tak? I teraz wertowany jest ten internet, wszyscy szukają, co to jest ta dieta bez histaminy, jakie produkty nie zawierają histaminy. No i nagle się okazuje, że w zasadzie nie ma produktu, który nie zawiera histaminy, tak? Ale słuchajcie, to tak nie działa. Tak naprawdę chodzi o to, że dieta u moich pacjentów bez histaminy, o której ja już tam mówię od tego 2009 roku, no to wiadomo, nie wolno kiszonek, no to jest podstawa, czyli żadnej kiszonej kapusty, żadnych kiszonych ogórków, białka, jaja, nie wolno wina, tak, nie wolno Każdego wina, Bożenka, perów. czy określonego wina, bo to zawsze jest pytanie ważne. Jakiej? Określonego wina, tak, czyli Czy określonego, czy każdego? Czy wiesz, na przykład czerwonego nie można, a białe można czasami, czy w ogóle to totalne wszystko, wycięcie? słuchajcie, to wszystko zależy od tego, czym dłużej jest fermentacja prowadzona wina, tym więcej ma histaminy, tak? Czyli czym więcej dajemy na wino pieniędzy, tym bardziej nam będzie szkodziło. Czyli takie najmłodsze wino jest najlepsze. A, jak się ucieszyła na to wino. Bo to są proste rozwiązania sobie, Bożenka, bo ja się zawsze śmieję, bo to jest zawsze pytanie moje. Jak pacjenci się, wiesz, odzywają przed weekendem i na przykład wykonują sobie badania, wchodzą na suplementację, wchodzą na dietę i wiesz, to są zawsze takie pytania tak zwane przedweekendowe, ale czy w ogóle alkoholu, a może jakiś określony typ alkoholu, a może chociaż pewną dawkę określonego typu alkoholu. Dlatego cieszy mnie to, że dałaś, słuchaj, no konkretny w sumie prosty przepis, jak to zrobić, jeżeli już, to tanie wino po prostu, o. Słuchajcie, tanie, białe, tak? Oczywiście idealnie by było, jakby to zrobiła to wino jakaś babcia gdzieś tam nasza, gdzieś znajoma i tak dalej. Czyli takie najprostsze wino, krótka fermentacja jak najbardziej. No nie wiadomo, piwo jest najgorsze, wino czerwone jest najgorsze, tego się nie powinno pić. No i chyba jednak brandy jest lepsze, nie? Niż koniak i tak dalej, bo to powoduje. No i przede wszystkim piwo. No tutaj trzeba na to piwo uważać. I słuchajcie, następna rzecz, o której trzeba pamiętać, to po prostu dodatki do żywności, tak?
Jeżeli nie będziemy mieć konserwantów, barwników, stabilizatorów, emulgatorów, nie musimy się bać tej diety bez histaminy. Czy rozumiecie? Ogromna dieta eliminacyjna bez histaminy, tak? A kupujemy chlebek bezglutenowy, który się świeci w nocy. Tak. To są te gotowe bezglutenowe produkty, że lepiej już jeść gluten, jak my to często pacjentom mówimy, niż te znane marki. Czyli co, Bożenka, znowu wracamy do tego tak naprawdę, że przygotowujemy posiłki w domu, czyli mamy pewność co do ich składu. A takie moje pytanie praktyczne, oznaczasz DAO, poziom diaminooksydazy, czy raczej diagnozujesz pacjenta tak, wiesz? Już tego nie robię. Kiedyś oczywiście wysyłałam badania, znaczy robiłam te badania i tak dalej, a teraz dochodzę, słuchajcie, ja wolę robić, staram się ile mogę oszczędzać pieniędzy pacjentom, bo tak na logikę, co z tego, że ja zrobię poziom DAO, jak to mi nic nie daje tak naprawdę. Ja muszę odbudować kostki jelitowe. Jak odbuduję kostki jelitowe i one zaczną produkować enzym rozkładający, czyli DAO, tak, rozkładający histaminę i wyeliminuję pacjentowi histaminę w takiej najgorszej postaci, ja nie muszę ciągle oznaczać, ile tego DAO jest i tak dalej. Tego akurat już nie robię. Okej, czyli działanie u przyczyn, czyli nie tylko słuchajcie to, że my sobie wycofujemy histaminę, tylko też badamy, dlaczego ta histamina jest nieprawidłowo rozkładana, czyli dokładnie, dlaczego nasza diaminooksydaza nie jest wytwarzana. Ja tylko przypomnę, że w dużej ilości wytwarza ją mikroflora jelitowa, czyli często to jest uszkodzenie mikrobiomu. No i oczywiście zdrowy nabłonek to jest tak na dobrą sprawę podstawa. Bożenka, zalecasz pacjentom tak zwane DAO w preparacie, to znaczy dostarczanie sobie tego enzymu, który rozkłada histaminę w postaci suplementu, bo to bardzo jest modne, jak wiesz, u pacjentów, tak, czyli tak, idę, tak. Będę grzeszył, łyknę suplement. Można czasami, czy raczej nie? To znaczy ja ogólnie stosuję albo betainę, stosuję takie raczej enzymy. Kiedyś, tak jak mówiłam, kiedyś stosowałam to DAO, ale teraz widzę, że jeżeli ja po 6 tygodniach odbudowuję kostki jelitowe, one już są w miarę odbudowane. Nie słyszę cię. Tak? O, Bożenka uciekła się nam na moment, wiesz, od odbudowy kostków. No bo niestety minus telefonów jest taki, że telefonują ludzie. Ona jej wyłączyło mnie. Tak. Teraz po prostu jak się odbuduje te kostki jelitowe, zaczynają się wytwarzać enzymy trawienne. I słuchajcie, to genialnie działa. Teraz ostatnio też byłam na szkoleniu 2 tygodnie temu, no i po prostu wszyscy chcą robić to badanie DAO, ściągają preparaty DAO i tak dalej. Ja to przerabiałam chyba około 6 lat temu. 6 lat temu to przerabiałam, już teraz tego nie robię. Dobra, to kolejne pytanie w takim razie. Bożenko, czy w przypadku alergii wziewnej warto brać antyhistaminę przez cały rok? W przypadku alergii wziewnej, czy warto brać antyhistaminę? Tak, warto brać, no bo słuchajcie, jeżeli do mnie przychodzi pacjent i przez cały rok na pewno nie, ale chodzi o, ja ogólnie robię wszystko, żeby pacjent schodził z leków, tak? Czyli odbudowujemy kostki, wyciszają się reakcje alergiczne, więc pacjent siłą rzeczy nie potrzebuje leków przeciwhistaminowych. I wtedy po prostu, jeżeli pacjent do mnie przychodzi w styczniu czy w lutym, a za chwileczkę mamy pylenie, czy traw, czy brzozy i tak dalej, to ja mu nie powiem, proszę odstawić wszystkie leki i będziemy działać dietą. No przemęczymy się. To tak się nie da, tak? Niestety dieta ma to do siebie, że ona potrzebuje czasu, ona potrzebuje co najmniej tych 6 tygodni. I wtedy pacjent sam widzi, że mu ten lek oczywiście tak nie jest potrzebny. Ale słuchajcie, jeżeli mam piękny ogród, tak, i teraz modne są te bardzo wysokie trawy posadzone w ogrodzie, takie 2-3 metrowe. Mam otwarte okno, mam alergię na trawy, no to wtedy muszę brać leki. Tak, bo nie jestem w stanie, czy ktoś ma na przykład pieska w domu. Właśnie to pytanie miałem ci zadać, słuchaj, bo to bardzo często jest tutaj problem u naszych pacjentów, wiesz, jest piesek, jest kotek, to czasami najcenniejszy członek rodziny. Przesadzam teraz, ale wiecie Państwo, o co chodzi. I nagle się okazuje, że alergia i to, wiesz, nawet nie krzyżowa, tylko bezpośrednio na sierść taka. Co ty wtedy, Bożenka, zalecasz? Odwozimy pieska do mamy, czy odczulamy, czy przemęczamy się? No, zadałaś mi trudny temat, bo dlatego, że moja mama ma alergię na kotka i pieska i z kotkiem śpi, pieskiem śpi, nie ma dyskusji, nie?
Ja rozumiem miłość do zwierząt, tylko teraz jest pytanie, no bo wiecie, jeżeli ja mam dziecko, które ma 3 latka i ma silną alergię na pieska, na sierść psa, ja nie jestem w stanie dietą zabezpieczyć tego dziecka przed tą alergią. No i wtedy mam bardzo wielkie łzy w oczach matki, bo ona tego pieska, no nic z tym pieskiem nie zrobi. Tutaj nie wchodzę w to. Ja tylko mówię jako osoba, która się zajmuje tymi likwidacją tych objawów alergii, no, że niestety, słuchajcie, nie da się wyleczyć alergii na psa, piąta, szósta klasa, jeżeli ten pies będzie w domu. Po prostu. Można wtedy podawać, no, można podawać dziecku sterydy, ale dobrze Patrycja o tym wie, że sterydy niszczą florę bakteryjną. Czyli jakie rokowania będą leczenia alergii? Czy objawów alergii, nie? No No to jest kiepskie. bardzo duży problem. No kiepskie. Ale słuchaj, przy takiej niższej alergii, niższym mianie alergizacji, powiedzmy 1-2, to rozumiem, że jakbyśmy tego pieska ewentualnie gdzieś tam odizolowali od łóżka, sypialni, czy nawet domu, Jak jest ok. najbardziej. Jak najbardziej, jeżeli jest niski poziom alergii, to po prostu nietolerancja sierści psa to z mojego doświadczenia bardzo często wynika z nietolerancji czy wręcz alergii na mleko i na pewno gluten. Czyli jeżeli się odstawi gluten, odstawi się mleko, to od razu zmniejszają się te objawy alergii czy nietolerancji sierści psa. I można wtedy brać leki przeciwhistaminowe, można sobie jakoś z tym poradzić. Ale ogólnie, no, Ile to muszę się. powiedzieć, że jest bardzo trudno, bardzo trudno. Tak, to jest jeden z tych najgorszych rodzajów rzeczywiście alergii, gdzie słuchajcie, miłość walczy z układem odpornościowym. No i nie zawsze się uda. Bożenko, No i jeszcze takie moje. Tak? Patrycja, też jest problem, nie? No bo to dziecko kocha tego psa, Ja nie? wiem. A w leczeniu Słuchaj, dzieci alergii, kochają, dorośli kochają. To taka no. prawda, słuchajcie. Czasami ten zwierzak jest najcenniejszym, co w domu mamy. Tak. No Także więc słuchaj, tutaj. ja mam wielu pacjentów, którzy są w stanie kichać, psikać, lewo generalnie gdzieś tam żyć, ale tego psa nie oddadzą i też jestem w stanie to zrozumieć, też mam. No Też to mam. wtedy mam rozwiązanie. Trzeba restrykcyjnie wprowadzić program 6 kroków wyjścia z alergii. I wtedy naprawdę Widzicie? pomaga. Naprawdę pomaga. No. No i wtedy zadbać o florę bakteryjną i tak dalej, i tak dalej. I to, bo przecież alergia, nietolerancja sierści psa, czy kota, czy królika i tak dalej, to mija po czasie. To, słuchajcie, powiem wam taki przykład. Mam takiego pacjenta, miałam takiego pacjenta, już nie jest moim pacjentem, który miał niesamowitą alergię na jad osy. I on miał taką alergię, że po prostu osa, jak go użądliła, no to kończył się wstrząsem. Minęły 4 lata, a żeby było śmiesznie, to ten pacjent kocha owady. Po prostu uwielbia owady, robi zdjęcia owadom, chodzi za tymi owadami. I słuchajcie, dzisiaj on ma hodowlę pszczół. I żeby było śmiesznie, no to likwiduje gniazda szerszeni. Osoba, która przyszła do mnie z ogromną, wstrząsową alergią na owady, tak? Na jad owadów. Ale ona też miała podstawą, pierwotną tej nietolerancji czy alergii na alergii bardziej na ten jad, to był gluten. Bo ona na przykład, ta osoba, jak przyjeżdżała do mnie na wieś, to wystarczyło, że były żniwa i ona dzwoniła do mnie: słuchaj, już do ciebie nie dojadę, bo czuję, że tam u was pyłki latają i już jestem cały opuchnięty. A dzisiaj robi wszystko. Czyli słuchajcie, układ odpornościowy to jest takie, to zawsze ja mówię, to jest taka kostka Rubika, tak na dobrą sprawę, albo taka wieża z klocków Lego. Jedno popniesz, drugie się przewróci. Czyli słuchajcie, to nie jest takie proste, że jedna rzecz nas uczula, a w kategoriach pozostałych w ogóle nie mamy czego szukać. Tylko często trzeba być takim detektywem w tym swoim układzie odpornościowym. Dokładnie. Bożenka, jeszcze pytania, bo myślę, że to jest nasze pierwsze spotkanie, nie ostatnie. Pytań jest bardzo dużo, ewidentnie jest to temat trudny, problematyczny. Także myślę, że jeszcze przyjmiesz ode mnie zaproszenie, żeby tutaj naszym Dzięki. pacjentom troszkę rozwiać, że tak powiem, te wątpliwości alergiczne. Ja też do Bożeny, słuchajcie, odsyłam tych pacjentów, z którymi no nie możemy sobie poradzić, tych ciężkich, alergicznych pacjentów, także jak najbardziej polecam i idę do pytania, czy przyjmujesz pacjentów online, Bożenko? O, Patrycja, nie bardzo. Nie? Niestety, ja muszę widzieć tego pacjenta. Muszę zobaczyć jego twarz, mimikę. Muszę zobaczyć, czy ja jestem w stanie dać mu takie zalecenia, tak? Bo
To są dosyć, dieta rotacyjna no, wymaga jakiejś dyscypliny. Tak, no, wymaga jakiejś dyscypliny, wymaga. I ty mu robisz casting, czy on da radę w ogóle poprowadzić, słuchaj, te wytyczne, które ty mu dasz, czy taki compliance zachowa? Dokładnie, no bo słuchaj, jeżeli Patrycja, wiem, że kobieta jest, na przykład pacjentka jest w trakcie rozwodu, tak? Jak jej mogę dać restrykcyjną dietę? Może być później taka sytuacja, że ona ratując swoje dziecko, będzie w nocy do drugiej, trzeciej gotować, tu będzie przechodziła rozwód, tak? Jakieś problemy takie prywatne i nagle się okazuje, że ona padła, że ona ma depresję. A tak naprawdę, jeżeli matka, kobieta nie jest silna, nie gotuje, oczywiście mąż jest też bardzo ważny, czy partner, ale ja dam teraz taki przykład. Wiem, nie o co ci mogę. chodzi. Czyli po prostu patrzysz na pacjenta całościowo, oceniając, jak to dalsze prowadzenie pójdzie. No dobra, Bożenko, czyli jeżeli nie online, to gdzie pacjenci mogą ciebie znaleźć? Online przyjmuję pacjentów, którzy są za granicą na przykład, albo przyjmuję pacjentów bardzo w ciężkim stanie, albo przyjmuję kobiety w ciąży, które mają ciążę zagrożoną. To przyjmuję takich pacjentów online. Czasami przyjmuję takich pacjentów, którzy naprawdę mają no, trudną sytuację z dojazdem i tak dalej. Przyjmuję na południu Polski, w Górkach Wielkich, koło Skoczowa między Bielsko-Biała, Ustrym, można byłoby tak powiedzieć. No i muszę powiedzieć, że jakoś pacjenci nie narzekają, że muszą tak daleko jechać. Ja wiem, że pacjenci do ciebie dojeżdżają, docierają, ale kochani, jest szansa, że Bożena pewne przypadki przyjmie również drogą online. Jeszcze słuchaj, jedno pytanie tutaj chciałam. No i kochani, na pytanie, na które nie udało się odpowiedzieć, odpowiemy przy kolejnym spotkaniu. Natomiast tutaj rzeczywiście było takie pytanie, pani Jola zadawała, chciałabym, żebyśmy się odniosły, Bożenko. Czyli w testach pokarmowych każda reakcja powyżej 1 ma znaczenie, tak? Nawet 2. Plus kolejne pytanie, czy jeśli w testach mąka pszenna była 3/3, to powinniśmy ją wyeliminować i inne zboża też. Lekarz powiedział, że nie należy się tym przejmować. I tu jest, kurczę, wiesz, pies pochowany, jak to się mówi. No bo słuchajcie, my mamy ze sobą współpracować. Jako dietetyk nigdy nie będę miała takiej wiedzy jak lekarz, tak? Lekarz nigdy nie będzie miał takiej wiedzy jak dietetyk. Ja choćbym jak oceniała tego pacjenta w gabinecie, nigdy nie będę psychoterapeutą ani psychologiem. Każdy z nas ma jakąś specjalizację, tak? I teraz ważne jest, żebyśmy ze sobą współpracowali. I, no i przede wszystkim podstawowa rzecz, jeżeli bardzo często u alergologów, nawet w poczekalni, wisi tabela reakcji krzyżowych, bo już się też z czymś takim spotkałam, a na przykład pacjenci wychodzą z tego gabinetu i w ogóle nie zostali poinformowani, że mają alergię powiedzmy na brzozę, a nie mogą jeść orzechów. No właśnie. No dobrze, nie ma czegoś takiego. Czyli kochani, konkluzja jest prosta. Jeżeli macie problem alergiczny, to oczywiście niezbędny do diagnostyki jest lekarz alergolog, ale równie ważny przynajmniej jest mądry dietetyk, który de facto poprowadzi Was nie tylko w eliminacji, ale i rotacji. I słuchajcie, dobrzy dietetycy, żywieniowcy, którzy umieją pracować z pacjentem, pracują praktycznie od lat, tak jak Bożena, na pierwszy rzut oka wręcz, słuchaj, no czasami jesteś w stanie powiedzieć, w jakim kierunku przynajmniej tą diagnostykę ukierunkować. Także, no kochani, nie walczcie z alergią sami, tak na dobrą sprawę, po to też są dietetycy, żeby i, słuchajcie, wam tą dietę zbilansować i zapewnić, zobaczcie, tak jak Bożena mówi, dieta antyhistaminowa nie jest ciężka, tak, niskohistaminowa. Wszystko do zrobienia. Rotacja do zrobienia, eliminacja do zrobienia. Także ja myślę, że pod dobrym okiem dobrego specjalisty wszystko tak naprawdę jest do zrobienia i to, co jest przerażające na wyniku, przestaje być takie przerażające w praktyce. Bardzo Ci, Bożenko, dziękuję. Bardzo Państwu dziękujemy. Niestety musimy już kończyć, ale tak jak zaznaczałam wcześniej, my się z Bożeną jeszcze spotkamy. Tymczasem, słuchajcie, zachęcamy do zapoznania się z Twoim poradnikiem, jak wyjść z alergii, 6 kroków do wyjścia z alergii. My oczywiście, słuchajcie, standardowym zwyczajem damy namiar na panią Bożenkę, tak na dobrą sprawę, damy namiar na książkę Bożenki, także myślę, że będzie tutaj możliwość rzeczywiście nawiązania kontaktu. Tutaj pani Agnieszka pisze, że dzięki tobie wiele objawów się uspokoiło, niepożądanych reakcji na pokarm. Ja też to obserwuję, także słuchajcie, zachęcamy. Bożenko, bardzo tobie dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Dziękujemy zdrowo. Wszystkim, dzięki. Miłego popołudnia i do zobaczenia. Pa. Dzięki.